Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Jakie plany mam na dzisiejszy dzień? Z kim się spotkam? Jakie miejsca odwiedzę? Pomyśl chwilę i zobacz, do czego dzisiaj zaprasza Cię Jezus. Pan mówi: idźcie i głoście. Cały dzisiejszy dzień niech będzie przeniknięty Jego obecnością. Nie obawiaj się głosić Chrystusa i Królestwa Bożego tam, gdzie dzisiaj będziesz. Jezus powołuje Ciebie, jest z Tobą i będzie Cię wspierał w głoszeniu Jego Królestwa, w Twojej pracy, domu, szpitalu, urzędzie, wszędzie tam, gdzie będziesz. Królestwo Boże bowiem pośród nas jest. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.